Siemanko, ja jestem Jacuo i witam Ciebie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odcinek bardziej challenge, choć nie bardziej, bo challenge. A to tylko dlatego i dlatego, że dzisiaj, bo dobiliście, daliście radę dobić te 12 lajków w ciągu doby i to nie całej. Więc podwyższam teraz próg i 15 lajków. 15 lajków pod tym filmem i widzimy się jutro, jeżeli dacie radę wbić jeszcze dzisiaj. Ale wątpię, także no. I już, no, bo będę teraz jechał do, no, do mojego gościa właśnie na filmie, więc już nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Także siemanko, ja jestem Jacuo i dzisiaj na moim filmie challenge Ukryta Prawda jest... Gaba. Gaba. Zapomniałem nazwę właśnie do kanału. Z kanału Gabriela's Music Rock. No, już na wstępie możecie nam ten lajka dać, zasubskrybować Gabę, bo też tam robi na swoim kanale challenge, vlogi i w ogóle, także no. I będzie pierwsza część tej Ukrytej Prawdy. No właśnie, pierwsza część Ukrytej Prawdy z gościnnym udziałem na jej kanale. Także no, Ukryta Prawda polega na tym, że po prostu czytamy trzy zdania, znaczy trzy historyjki. Jedna jest prawdziwe, dwa są fałszywe i po prostu druga osoba musi zgadnąć, które właśnie jest prawdziwe, a które fałszywe. Jak nie zgadnie, no to wykonuje jakieś wyzwanie, które już tam będzie wklejone na końcu filmu. Tak. Także co, zaczynamy, nie? Tak. Co, kamień, papier, nożyce znowu? Tak. Tak jak w ciebie było? Jeszcze raz. A! Ty teraz. Runda pierwsza. Ty teraz. Wreszcie. Dobra, no to pierwsza historia. Podczas półkolonii na wycieczce do Rapkalandu po autobusie przebiegła się mała myszka. Taka malutka, nie? Wszystkie dziewczyny spanikowały, przez co mieliśmy ponad półgodzinne opóźnienie i ostatecznie na litość wpuścili nas do wesołego miasteczka w Rapce. Drugie. Podczas jazdy pociągiem na wycieczce szkolnej odczepił nam się wagon i typ z mojej klasy wypadł podczas jazdy i trafił do szpitala ze złamanym ramieniem. I trzecie, kiedyś podczas powrotu ze szkoły podwiozłem się dostawczakiem jedności, wiesz, tego takiego sklepu, który jechał akurat w stronę mojego domu. Pierwsza albo druga. Tylko dostawczakiem. Wiesz, dostawczak to taki, wiesz, ten duży samochód, taki, nie? Mi się wydaje, że... drugie. Trzecie. Trzecie? Podwiozłem się dostawczakiem, tak. Ja... Jakiś tam challenge ci wymyślę. Okej. Dobra, teraz ty. Rozmawialiśmy... Ale fajnie się jeździło. Polecam. Tak? No. Chyba może spróbować. Tak, bo te dostawczaki mają te drzwi takie z tyłu, nie? I mają ten wystający taki kawałek, taką belkę czy coś takiego, nie? Ja sobie na tym po prostu siadłem, bo kolesia go rady nie jeżdżą, nie? Yeah. A mi się nie chciało iść do domu. Ej, muszę spróbować. Dobra. Pierwsza historia. To rozmawialiśmy ze znajomymi o nauczycielce, której nie lubimy, po czym zorientowaliśmy się, że ona stoi za nim, za nami i wszystkiego słucha. Drugie. Mając kilka lat, idąc z mamą do babci, zapomniałam majtek. To też był przepał, ale nikt nie zauważył, także spoko. Trzecie. W jednym ćwiczeniach do przedmiotu pisałam rzeczy typu nudy, jak ja nie znoszę tego przedmiotu i tak dalej, już. Bo nauczycielka nigdy nie brała tych ćwiczeń do sprawdzenia. Wiesz co? Akurat wtedy wzięła. Wzięła. Za mamą przypał. Która? Każda historia to przypał. Tak. Starałam się takie wybierać, żeby było takie przypałowe. Czekaj, a to były ćwiczenia od jakiego przedmiotu? Wiesz... To było w gimnazjum od języka. Czekaj. Drugie. No! A! O matka, wszyscy się dowiedzą, o nie! Okej. Dobra. Runda druga.
Dobra, no to teraz ja. Druga historyk. Znaczy druga część. Pewnego dnia w szkole wyrzuciłem krzesło przez okno, bo dostałem jedynkę ze sprawdzianu z WOS-u. Co roku, od 5 klasy podstawówki do 3 gimnazjum, miałem same niedostateczne na koniec roku z plastyki. Kiedy będąc nieobecny w szkole, dowiedziałem się od kolegi, że dostałem słabą ocenę z matmy i na następny dzień, jak już wróciłem do szkoły, to pierwsze co zrobiłem, to wyrzuciłem jego plecak przez okno z drugiego piętra. A szklana butelka, która była w plecaku, stłukła się i przedzierowiła od dna plecaka. Koledze musiałem odkupić plecak wraz z zawartością i od tego momentu już się nie znamy. Ojeju. Dobra. Mam mnie dosyć. Po tym incydencie. Z plastyki to praktycznie niemożliwe, żebyś miał same jedynki, bo dość ładnie rysujesz, więc nie, tutaj trzeci chyba z tym plecakiem, no nie? Ostateczna odpowiedź? To trzecie. Trzecie? Nie, drugie. Z plecakiem, drugie? Drugie, jest niedostateczny, z plastyki, no. Z plastyki? Tak. Jak? Jeju. Z plastyki? Tak. Nie, tak. Nie lubialiśmy się z nauczycielką, wiesz, jak były prace, żeby narysować coś długopisem, ja rysowałem ołówkiem, takie tam. Nie odnosiłem prac i tak się to ciągnęło do trzeciej gimnazjum, od 5 klasy. No, to teraz ty. To będzie już ostatnie, nie? Jak miałam 3 latka, dostałam kotka, którego jak spałam, pies zagryzł. Więc mama szybko poszła po innego i nic mi nie mówiła. Ja zauważyłam różnicę, ale mama mi wytłumaczyła, że kotek na zimę zmienia kolor. I ja w to uwierzyłam. Okej. Okay. Drugie. Jeździłam raz na koniu i spadłam z niego, a on, żeby mnie nie przydeptać, trzymał kopyto nade mną tak długo, aż wstałam. Trzecie. Nie było autobusów, więc poszłam zapytać się do donera, czy jak coś zamówię z dostawą do domu, czy mnie też podwiozą. No. Czekaj, trzecie to może być ściema. Ale nie musi. Czekaj, przypomnij mi jeszcze pierwsze. Z tym kotkiem, jak miałam... Aha, z tym kotkiem, dobra. Kurde, to kotek albo ten koń. Prawdziwy będzie kotek. Zgadłem? Tak. No dobra, pasto dzisiaj. Ale to z trzecim. Z tym, z donerem, to jest prawdziwa historia, tylko kogoś innego. Tak? Tak, ale niestety co, nie dowozili. Nie, bo nie dowozili tak daleko do tego gorzej. Szkoda, bo bym spróbował. Dobra, to co? Moja ostatnia historyjka? No to tak. Podczas przerwy w szkole utknąłem w toalecie i przez dobre 5 minut nie mogłem się wydostać, aż w końcu uwolnił mnie pan od historii. Kiedy byłem mały, wpadłem do worka świętego Mikołaja, który odwiedzał nas w przedszkolu i podpatrzyłem, co dostanę od niego. Po czym się okazało, że wszyscy dostajemy to samo. I trzecie. Podczas trwania lekcji religii w 4 klasie postanowiłem wstać z krzesła i wyjść z sali jakby nigdy nic. Aż po około 2-3 minutach zobaczyła mnie pani dyrektor, podeszła do mnie i zaprowadziła mnie do sali. Wszystko skończyło się na upomnieniu. Przypomnij pierwsze. Podczas przerwy utknąłem w toalecie przez dobre 5 minut. I nie mogłem drugie? Się wydostać. Drugie, kiedy byłem mały, wpadłem do worka świętego Mikołaja. Pierwsze. Nie. Nie? Trzecie. Podczas lekcji trwania religii. Serio? Nie, co ja tak przegrywam teraz? Ja. Dobra, pasta. Moje video. Ale zauważyłeś, że na moim kanale ja wygrywałam. Tak. Teraz... To nie jest ustawione. No, także to nie jest ustawione. W ogóle, korzystając z okazji, mogę powiedzieć, że możecie dać lajka za tego ładnego motylka na moich okularach. Tak. Mogłabym też sobie w sumie ubrać, jestem trochę... Ale nie wiem, gdzie ja się znalazłem na kolorze. Ale są jeszcze dwa, bo trzy jeszcze. O, jest zielony.
i żółty. O. No, i teraz ostatnie chyba moje. A, bo jeszcze twoje. No, no. No. Pierwsze. Na lekcji się nudziłam, więc włączyłam sobie grę. I przez przypadek, jak tak trzymałam telefon, tak, to mi się, no, przycisnęłam plusik i mi się włączyła na fulla i był przypał, bo wszyscy o tym już wiedzieli. Druga. Na pewnej lekcji nie można było otwierać okien. A ja o tym sobie zapomniałam, a poza tym było gorąco, więc no. I otworzyłam to okno i mi się wystało od nauczycielki. A kolega wyrzucił drugiemu koledze piórnik przez okno, bo za coś wkurzył i wyszedł po niego. Więc otworzyłam mu to okno, żeby wyszedł, po czym on sobie siadł i zdążył jakby nigdy nic siąść w ławce i no, a mi się dostało za otwieranie okien. Znowu. I trzecie. Znowu przypał. No. Idąc nad rzekę z przyjaciółką, pomyliłam sobie kolegę z innym kolegą, który jechał na rowerze. I potem napisałam do niego, czemu mnie okłamał, że siedzi niby w domu i nie może wyjść, a jeździ sobie na rowerze. No ale później się okazało, że to nie ten kolega, tylko bardzo podobny do niego. No. Trzecie, albo... Nie, no trzecie mi tu pasuje najbardziej. Tak? No. Chociaż czekaj, bo jeszcze z tymi oknami. Nie no, wątpię, żeby się otwierała okna, jak nie wolno. Jakie było pierwsze? Mogę sobie zapomnieć, ja mam czasami sklerozę. Jakie było pierwsze? Na lekcji się nudziłam, więc włączyłam sobie grę, którą później przez przypadek... Trzecie. No, z tą przyjaciółką i kolegą. Mhm. No tak. Tak? Okej. Dobra. No to ten. Teraz no, idziemy robić te wyzwania. Tak. Które no. Za chwilę mi wymyśli. Także ja wstanę i zapraszam do oglądania wyzwań. Już? No. Okay. Dobra, jako że Kawa nie zgadnęła z żadnej historyki właśnie z tego challenge'u, ma do wykonania aż 3 wyzwania i tutaj są właśnie przygotowane. Więc co, jesteś gotowa? No. Dobra, no to pierwsze. Zadzwoń do mojego kolegi Wojtka, pozdrawiam cię Wojtek. I zaproś go na randkę. Ale... Pisz numer. Dobra. A później mam powiedzieć, że prankuję, tak? Możesz, ale nie musisz. Okej. Okay. Potem serio mam. No dobra, powiem czy. Możesz powiedzieć, że to prank. O jesteś. A co ja mam powiedzieć, że jestem Gaba, zapraszam cię na randkę, tak? Czy chciałbyś iść ze mną na randkę? On mnie w ogóle kojarzy. Nie, on cię nie zna. On cię nie widział jeszcze. Nie. Tak. Okej. Okay. To się ciekawie. Tak jakbyś zapraszała na randkę po prostu. Okej. Okay. Nigdy nie zapraszałam chłopaka na randkę, więc to będzie ciekawe. On nagłośny. No. Halo? No hej, z tej strony Gawa, koleżanka Jacka. No, właśnie chciałabym cię spytać, czy poszedłbyś ze mną na randkę? Nie, dzięki. Nie? No dobrze. Ej, on chyba się skapnął. No co, jako nieudane? Nie, nic mu nie mówiłem. Ja... Pierwszy raz mi chłopak odmówił. Co ciekawe. Uznajemy jako nieudane? Dobrze. Proszę. Witam w firmie Lobsterwetter. For English, press 1. A, okej. Okay. Chciałam, że tak czeka to. Dzień dobry. Kupiłam czekoladę wedle i tam było napisane, że warto się skontaktować, bo można porozmawiać. Warto się skontaktować, bo można porozmawiać. A jak
No właśnie nie wiem, no może o pogodzie, nie wiem, jak panu mija dzień? Dobrze, no to czyli w wybieraniu czego? W doradzeniu? No, to znaczy ktoś na przykład chce pracować z naszą firmą. Co pan nie wierzy? No, nie spodziewałem się, bo już ostatni dzień jest, nie? Ostatni dzień, a? Tak. Spodziewałem się, że będzie ciężej, nie? A tutaj całe fajne telefony dzisiaj. No to chyba dobrze, tak. Ja myślę, że dobrze. To doradzi. Wie pan co? No to jest dobre rozwiązanie, nie pomyślałam, no. To... Polecam taki sposób. No, także no. Dziękuję za radę, no. Będę się stosować. Właśnie idę po te czekolady już. Bardzo proszę i polecam się na przyszłość. Dobrze, dziękuję. No to miłego dnia życzę i do widzenia. Do widzenia. Dobra, że to właśnie. Kolejne. Zadzwoń do jakiejś swojej koleżanki i wkręcił, że zjadłeś ogórki z majonezem, że po prostu zjadłeś tyle tych ogórków z majonezem, że teraz leżysz po prostu w szpitalu na SOR-ze jako już ze zatwierdzeniem zatrucia. Okej. Dobra, dzwonię. Czym się sejbia? Dobra, do kawy zadzwonię. Ona może nie wie. Przepraszam, kawać. Daj na głośny. No tak. Mnie się trudno zadzwonić. Halo? Gaba. No, halo? Jeju, nie zgadniesz, co się stało. Nie zgadnę, ale mam się bać? Nie, to ja się boję. Co się stało? Wyobraź sobie, że mnie naszło na kiszone ogórki. I zjadłam, nie wiem, posmakowało mi z majonezem. I wyobraź sobie, że ich się tak najadłam, że teraz siedzę na SOR-ze i masakra chyba ze stwierdzeniem zatrucia, masakra. Jesteś teraz na SOR-ze? A ty gdzie jesteś? Ja jeszcze w kobylance, jadę właśnie na obiad. No, masakra. Gaba, a no cię naszą nakiszone ogórki, no. Ja nie mogę. Dobra, Gaba, przepraszam, wkręciłam cię. Przepraszam, no, przegrałam i z Jackiem, no nie, i musiałam to, ten, a Sylwia nie odbierała. Co? Cześć, Gaba. Co? Co to? Ej, udało się choć trochę? My sobie jeszcze pogadamy. Tak, to jest tak, co przegapaciła. Tak. Przepraszam. Tak, dobra, wiesz to, a. Ale to chyba dobrze, że jednak nie trafiłam, co? Na ile trafisz? Myślałam,
że ja się roześmieję tak szybciej, bo ja jeszcze w życiu nie wkręcam nikogo, bo zawsze jak wkręcam, to się śmieję. A teraz jakoś mi się no... Tak, udało ci się, no... No, także wiesz, jak coś to pogadamy chyba sobie jutro. No, pogadamy sobie, pogadamy. Tak. Pozdrów Gabę. Pozdrowisz widzów Jacka? Pozdrawiam widzów Jacka. Wspaniale! No, także, no, to będę już kończyć, bo mam jeszcze jedno zadanie. Masakra. No. Także przepraszam, wierzę cię kocham, no. Dobra, ja już wróciłem, także tak jak mówiłem, 15 lajków pod tym filmem i widzimy się jutro, albo pojutrze, albo tam nie wiadomo kiedy, to już zależy od was, kiedy pojawi się film. Także ja już się z wami żegnam, na razie i cześć.